Cześć, witam Was z samym początkiem września w moim ogrodzie. Dzisiaj zaczynamy od traw. Tutaj na pierwszy plan wysuwa się trawa Red Baron, która de facto nie wiem, czy zostanie w tym miejscu, ale na razie jest i na razie wygląda tutaj całkiem ciekawie w połączeniu z tymi rozplenicami. A tutaj mam dwie odmiany rozplenicy Hameln. Jedna jest taka tradycyjna, ta pierwsza. Zobaczcie, ile wypuściła kotków. Strasznie, strasznie dużo. W zasadzie same kotki. Dosyć niska jest w tym roku, bo tutaj one mają, no jednak mają mało wody. Rzadko je podlewam, a one lubią być podlewane. A druga tutaj obok, która jest trochę bardziej schowana, to jest w odmianie Gold, czyli ta, która ma takie żółte źdźbła. I w tym momencie może one nie bardzo się różnią. Trzeba to przyznać, mało widać te różnice, ale w momencie, kiedy tych kotków nie ma, kiedy one są jeszcze, wiecie, z samymi źdźbłami, to ta różnica jest dosyć duża i wtedy fajnie ten kontrast widać, fajnie się to prezentuje. Tam z tyłu jest schowana jeszcze jedna rozplenica. Nie wiem, czy też jej nie przesadzę, bo tam jest taka skryta, nie bardzo ją widać. Za tą hortensją miała właśnie tworzyć takie tło. No może. Jakby była troszeczkę większa, jakby się bardziej rozrosła, może za rok przypilnuje bardziej podlewania, to wtedy będzie lepiej. No i tutaj jest odbicie lustrzane, także te rozplenice tutaj naprawdę fajnie teraz wyglądają i mają mnóstwo w tym roku tych kotków. W zeszłym roku je wiązałam, ale wydaje mi się, że były trochę wyższe i w tym roku chyba nie będę ich wiązać. Myślę, że się nie wyłożą. Zobaczymy zresztą, zobaczymy jak to będzie wyglądało. No resztki super tuni. Wisty. Jeszcze sobie tam daje trochę radę i jeszcze całkiem fajnie kwitnie. No i tutaj mamy odbicie lustrzane, czyli jeszcze raz trawa Red Baron razem z jakąś tam sadzonką szałwi. W tym czasie teraz moje szałwie są strasznie zaatakowane przez mączniaka, ale już w tym roku powiedziałam, że daruję sobie pryskanie i niczego już nie będę pryskała. A w przyszłym roku będę musiała też zwrócić na to baczniejszą uwagę. Tutaj słuchajcie, lawenda, ale lawenda mało co kwitnie na ten moment. Przynajmniej ta, która jest tutaj na tym pasku. No jakieś tam kwiatki są, ale nie jest tego dużo. A tu już początek mojej nowej rabaty. Na razie jeszcze niewiele roślin, ale dużo mam tutaj do przesadzenia z tych, które posiadam w ogrodzie. Więc w zasadzie chyba to, co miałam kupić, to już kupiłam, a tutaj będę sadziła teraz to, co będę chciała przesadzić z innych części ogrodu. Miałam to robić dopiero w połowie września najwcześniej, ale widzicie, nie wytrzymałam. Kupiłam rośliny, już stwierdziłam, że je posadzę. No na razie to się prezentuje tak, jak się prezentuje, wiadomo, ale myślę, że już co nieco widać. Tutaj głównym elementem z tyłu będzie miskant, który będzie tworzył tło. Na razie nie będę Wam też dokładnie mówiła, co tutaj rośnie, bo zrobię, myślę, o tej rabacie osobny odcinek, także tylko tak celem, wiecie, zapowiedzi, że coś tutaj takiego tworzę. Przechodzimy sobie na tą małą rabatkę tutaj. I na tej niewielkiej rabatce w tym momencie też oczywiście trawy. Tutaj są dwa miskanty. Jeden kwitnie, drugi nie kwitnie. Zobaczymy, czy mimo wszystko coś wypuści. Jakiś tam źdźbła chyba będzie wypuszczał, widzę tutaj w środku. Za nim są perowskie posadzone. Trochę się wyłożyły, ale na to, jakie były malutkie sadzoneczki tu wsadzone, to jestem mega zadowolona, jak się rozrosły. Tutaj zobaczcie, jaki duży przyrost wypuściła, świeżutki, młody. Tu króluje też głuk, który zgubił mi już prawie wszystkie liście, ale o dziwo tutaj na końcu też zakwitł niedawno. No i jest tutaj też ta krzewuszka, bardzo ładne ma teraz rzeczywiście liście. Takie, no ładne, bardzo ładna zieleń z takimi delikatnymi przebłyskami bordowego. No i te łodyżki, ładnie wygląda. Nie wiem, czy tutaj mam odmianę. Jeżeli mam, to Wam pokażę, jaka to jest odmiana. I to jest odmiana Wings of Fire. Właśnie sprawdziłam na etykiecie. Także jeżeli ktoś jest ciekawy i chciałby taką krzewuszkę, która jest ozdobna też jesienią z liści, to myślę, że to jest fajny wybór. Na tej rabacie jest też mnóstwo szałwi, którą regularnie staram się ścinać, ale ona bardzo szybko wykwita, przekwita i to jest taka niekończąca się opowieść. Niektóre ścinam bardzo nisko, niektóre wycinam tylko
te przekwitnięte kwiatostany i widzicie tutaj obok już jest nowy, który za chwilę będzie kwitł, także różnie z tymi szałwiami. W każdym razie jest ich tutaj całe mnóstwo. Też będę prawdopodobnie robiła tutaj małą reorganizację. No i oczywiście są tu też posadzone rozchodniki, które teraz kwitną. To też są rozchodniki posadzone wiosną, jak wszystko zresztą na tej rabatce praktycznie. I te rozchodniki bardzo mi się podobają, bo one są takie bardziej kompaktowe, mniejsze i mają dosyć wyraźny róż kwiatków. Ten mój rozchodnik, który kupiłam jakiś czas temu, jest taki bardziej blady, no i ma tendencję do wykładania się. Te są niższe, będę je sobie też rozmnażać. Tutaj mam 3 sztuki tych rozchodników. Gdzieś tam jeszcze próbuję kwitnąć, czasem jakiegoś kwiatuszka wypuści bodziszek. Tutaj na tej rabacie mam też posadzone żurawki, które w tym momencie wypuszczają takie liście już bardziej soczyste, niespalone słońcem. I mimo, że to są małe kępki, to w tym roku chyba też skuszę się i je trochę podzielę. Tam posadziłam krwawnik. Szkoda mi było go wyrzucić. To jest zwykły biały krwawnik, który rósł u mnie na trawniku. Ale jak robiłam tę rabatkę obok właśnie, to go tu przesadziłam. No i tam mniej więcej to wszystko się powtarza. Na razie prezentuje się to tak. No i tutaj oczywiście dalej miskanty, hortensje, trawy. Cały czas kwitnie mi tutaj też milin, ale już widać na nim jesień. Zobaczcie, już jest sporo żółtych liści od góry. Ale jeszcze daje radę, cały czas daje radę. Tu zobaczcie, cały czas jest jeszcze sporo pąków, więc on jeszcze będzie kwitł. Jeszcze tutaj będzie dosyć długo pomarańczowo, mimo wszystko. A na tej rabatce, która jest tutaj wzdłuż, pamiętacie, była posadzona szałwia. Ja tę szałwię właśnie przesadziłam na tę rabatkę okrągłą, bo ona mi tutaj jakoś nie leżała, więc przesadziłam. No i tutaj będzie teraz tak zimozielono w zasadzie, oprócz tego milinu. No i są posadzone takie malutkie kępeczki goździków, ale zanim to się rozrośnie, to zobaczymy, kiedy to będzie. Widzę, że niektóre mi się przyjęły, a niektóre tak słabo, więc też będę musiała dosadzać, jak już te kępki mi się porozrastają. No ale tak posadziłam, bo stwierdziłam, że tutaj małe, jakieś takie małe roślinki będą mi bardziej pasowały niż te szałwie. Kwitnie wielosił. Ostatnio nie pamiętałam, jak ta roślina się nazywa. Ktoś mi napisał. Dziękuję za przypomnienie, bo ja czasem kupuję, a później zapominam, co kupiłam i jak to się nazywa. Także wielosił jeszcze powtarza kwitnienie. Takie drobne niebieskie kwiatuszki, bardzo ładne. No i oczywiście jeżówki. Tutaj mam taką ciekawą odmianę. Oczywiście nie wiem jaką, bo nie podpisana. Ale ona tak, jak wypuszcza te pierwsze kwiatki, to są pomarańczowe. Później robią się coraz bardziej różowe. Takie pomieszane z pomarańczem. Tutaj cały różowy. A tutaj na koniec już robią się takie blado-różowe. Wiadomo, zasychają. Dosyć ciekawa odmiana. Fajnie się właśnie wybarwiająca. Oczywiście cały czas kwitnie też hibiskus. Piękne ma te kwiatuszki. Dajcie mi znać, czy u Was też tak hibiskusy kwitną, że kwitną od dołu, bo u mnie właśnie on wypuszcza na razie te kwiatki tylko od dołu, chociaż pączków ma też bardzo dużo u góry, ale tak jakby one zaczynają się otwierać od tych najstarszych chyba, od samego dołu, no i później do góry będą kwitły następne. Taką mam przynajmniej nadzieję. Pomieszane, różowe, pełne, trochę bieli, trochę różu, trochę nawet fioletu, borda. Bardzo ciekawe. Zobaczcie, jak tutaj wszystko się rozrosło. Cała kępa floksów, którą wypadałoby już podzielić. Może się tym zajmę i podzielę, bo przesadzam te floksy gdzieś. Tutaj oczywiście niezawodna ta wuła. Cały czas kwitnie. Teraz jeszcze gdzieniegdzie w rosie. Pięknie to wygląda. Na tych listkach, jak się te kropelki osadzają, bardzo, bardzo ładnie to wygląda. No i tam rozchodnik. W tym roku też moje rozchodniki zaatakował mączniak. W ogóle mączniak to jest plaga, tak samo jak mszyce w tym roku. Ale idziemy sobie dalej zobaczyć, co tutaj jeszcze kwitnie. Cały czas oczywiście różyczki dają radę. To są te róże marketowe. Jak najbardziej kwitnie, chociaż pogryziona trochę przez jakieś szkodniki. Zobaczcie, tutaj na liściach to widać. Może trochę czarnej plamistości tutaj też jest. No i mączniak. Oczywiście też tutaj gdzieniegdzie widać, że on
nie poddaje się i cały czas na tych roślinach gdzieś tam się pojawia. Nad nią oczywiście budleja. Zobaczcie, ile nowych przyrostów jeszcze cały czas wypuszcza i myślę, że będzie cały czas z tych przyrostów jeszcze kwitła. Żywo-żółtym kolorem bije tu po oczach ten żywotnik. Bardzo mocno się w tym roku przebarwił na żółto. Dużo słońca i kolor jest oczywiście bardzo, bardzo intensywny. No i kolejna róża tutaj wyłania się zza tej juki. Teraz kolor nie będzie oddany, natomiast ona naprawdę ma piękny kolor. No i też ten kolor w trakcie kwitnienia się zmienia, a obficie, bardzo, bardzo obficie kwitnie. Strasznie urosła, zobaczcie, to jest róża marketowa, która była kupiona w takiej malutkiej doniczce i zobaczcie, jak ładnie się rozrosła na duży całkiem krzak. A za nią jeszcze widzę tam, zobaczcie, nawet próbują jeszcze dzwoneczki kwitnąć tutaj koło tego jałowca. Tutaj stworzyła mi się taka fajna gra kolorów, bo mamy tawułę na dole z jasnozielonymi liśćmi. Dalej berberysa, który wypuścił teraz nowe, świeże, bardzo czerwone przyrosty. No i za tym mamy lawendę. I to jest lawenda, która zdecydowanie lepiej kwitnie niż ta, którą pokazywałam Wam na początku filmu. Ona kwitnie w zasadzie tak, jakby było to jej pierwsze kwitnienie, mocno kwitnie. Na dole jeszcze tutaj położą się te rozchodniki. Zobaczcie. Pełno zapylaczy, pełno motyli. Bardzo ładnie się to prezentuje. Ja już ścinałam sobie sporo tej lawendy do bukietów. A ona cały czas jeszcze mocno kwitnie, produkuje nowe kwiaty. Muszę tu jej dosadzić więcej i tak myślę, że za tą juką właśnie też posadzę sobie taki pas od góry do dołu i wtedy to będzie też dobrze wyglądało. No i zapełnia mi się ta skarpa, robi się tutaj coraz mniej miejsca, ale o to mi chodziło, żeby było jak najwięcej roślin, a jak najmniej pustych przestrzeni. Tutaj jeszcze przytaczniki przycięłam. Tamten niebieski i ten różowy i też jeszcze wypuściły dużo kwiatów. No i tu moja różyczka z tego roku. Bardzo ładnie kwitnie. Podoba mi się ta róża. Bardzo intensywna. Kolorze, nie sposób jej nie zauważyć w ogrodzie. No i zaczęła mi się tutaj też fajnie rozrastać. Zobaczcie, wypuściła nowe przyrosty. Tutaj mamy, zobaczcie, jest biedronka, bo są mszyce. Także biedronka mi tutaj robi dobrą robotę i zjada mi te mszyce bardzo dobrze, chociaż nie przyczepiałam żółtych wstążek. No i widzicie, sporo kwiatków było, jeszcze są pączki, więc jeszcze będzie kwitła, także bardzo się cieszę, niech się rozrasta. To jest taka właśnie róża, która ma być, która jest okrywowa. Napiszę Wam nazwę, bo nie pamiętam w tym momencie. Kwitnąca jesienna nowość w moim ogrodzie, czyli ten hibiskus. Pokazywałam Wam, jak go kupiłam i on wtedy nie kwitł. I teraz mogę Wam pokazać, jak przepięknie kwitnie. Przepięknie. Ten kwiat jest olbrzymi, bardzo ładny, z takimi pasami różu. W środku jest taki bordo czerwień. Piękny jest, naprawdę jest bardzo, bardzo efektowny. No i ten hibiskus podoba mi się też dlatego, że ma takie bordowe liście, które są ozdobą samą w sobie. Tak jak widzicie, trochę tych kwiatów już tutaj było. To widać, trochę już przekwitło. Ten jest chyba czwarty. I jeszcze tutaj będą następne, są pączki. Cały czas kwitną mi też te niziutkie przetaczniki i ja ciągle je ścinam i one ciągle wykwitają. Już w tym sezonie chyba po raz trzeci. Także naprawdę jestem też z nich zadowolona. Nie przycinam ich bardzo nisko, tylko staram się ucinać same kwiatostany, no i one wypuszczają następne. Może jest ich mniej, a może nawet nie. Nie zwracam aż tak szczególnie uwagi. Tutaj akurat taka większa, rozrośnięta kępka, ale tych kępek tam jest, słuchajcie, więcej. Są trochę mniejsze i trochę większe i wszystkie w zasadzie cokolwiek, ale kwitną jeszcze. Także z tych przetaczników też jestem zadowolona. Mówiłam Wam, że będę je dzielić. Ale to jeszcze chwileczkę, myślę, że się wstrzymam. Rzadko kiedy udaje mi się uprawa roślin, które postanowię wysiać bezpośrednio do gruntu. Najczęściej dlatego, że zapominam po prostu o podlewaniu. Ale posiałam sobie tutaj goździki, których nasiona zebrałam po przekwitnięciu. W zasadzie same mi się zebrały na dnie wiaderka po obcięciu. I stwierdziłam, że wysypię ta nasionka tutaj, jest taka dziura. I akurat może coś wzejdzie. No i zobaczcie, wzeszło. Wzeszło więcej, ale oczywiście nie wszystkie przetrwały. Całkiem spore już urosły, także tym razem coś z tego się udało. Na tej części skarpy co prawda nic teraz nie kwitnie, ale zrobiło się tak różnokolorowo, bo tak, mamy tutaj
zimne czyśćce. Tutaj mamy taką ciepłą żurawkę pomieszane żółty z bordem. Tutaj mamy jeszcze piękne liście piwonii, które cały czas zdobią. Dalej jakiegoś płożaka, jakiegoś jałowca, berberysa, jukę. No i tutaj jeszcze hakuro, tam z tyłu mulenbeckia. Także to wszystko tak fajnie się tutaj zgrało. Trochę żółci, trochę różnych odcieni zieleni, trochę też takich zimnych kolorów. Fajnie to wygląda moim zdaniem. Można by było tutaj coś jeszcze dosadzić właśnie gdzieś w okolicach może tej tui, coś takiego wyższego, kwitnącego. Fajnie by to wyglądało tutaj po obu stronach, muszę się nad czymś zastanowić. Wypełniłoby też te luki, na przykład tutaj, tutaj i tutaj jakaś roślina z tego samego gatunku, która by dawała trochę spójności, ale kwitła właśnie o tej porze. Moja czerwona róża tutaj na płocie cały czas kwitnie, ale w tym roku zgubiła praktycznie wszystkie liście, więc chyba tutaj plamistość zadziałała. Ja, tak jak wspomniałam, już nie będę jej niczym tutaj pryskać na ten sezon. Podpinam tylko sukcesywnie te odrosty, które ona produkuje. No i na przyszły sezon muszę tutaj bardziej się wziąć za te prewencje. Chociaż ona tutaj jest na przewiewie i nie powinna ją łapać czarna plamistość, ale jednak, zobaczcie, mówiłam ostatnio, że ona jest taka zdrowa. I co? I niestety w tym roku ten mączniak, ta plamistość strasznie dokucza moim roślinom. I jeszcze pokażę Wam tu tę moją małą rabatkę w cieniu, w tym momencie na słońcu, bo mamy rano. Tu jakieś niedobitki wrzosowe. Nie prezentują się najlepiej, ale ten nawet coś tam próbuje kwitnąć, także no też nie jest tak najgorzej. Zobaczcie, tutaj jakieś kwiatuszki się pojawiają. No i bardzo mi się podoba ta trawa, ten ogon. Ona robi tutaj zdecydowanie najlepszą robotę. Są dwie kępy tej trawy. Bardzo ładnie właśnie teraz jesienią wyglądają. Takie są żywe, niepopodsychane. A w tym momencie już niektóre trawy potrafią być takie, wiecie, zmęczone trochę życiem, mimo tego, że kwitną. O tej wydmuchszycy mówi się, że jest to zemsta projektanta, ogrodnika, coś takiego. Ale powiem Wam, że u mnie ona wcale się tak mocno nie rozrasta. Być może nie ma tu aż tak dobrych warunków. Chociaż teoretycznie powinna sprawdzać się właśnie na takich suchych terenach, bo ona porasta gdzieś tam wydmy. Wydmuchszyca piaskowa, sama nazwa wskazuje. Ale, no tak jak mówię, ja nie mam z nią takiego problemu, żeby gdzieś tutaj mi się strasznie panoszyła. Trochę sadzonek sobie pobrałam w tym roku i przesadziłam na inną rabatę, więc na ten moment nie powiedziałabym, że jest to jakaś kłopotliwa trawa. Być może u kogoś się naprawdę mocno rozrasta, ale u mnie na tym stanowisku na razie nie. Zobaczcie, pigwowiec z jednej strony owocuje, a z drugiej strony jeszcze kwitnie. Także na nim też trochę się dzieje. Będziemy zrywać te pigwy i będziemy robić z nich takie pigwy do herbaty w cukrze. Ale to jeszcze troszeczkę muszą posiedzieć tutaj na krzaczku. Mówiłam Wam ostatnio, że ta budleja nie chce mi kwitnąć, że tylko rozrasta się na boki, ale zobaczcie, wypuściła w końcu jakieś kwiaty, więc kwitnie. No i właśnie tutaj też jest ta wydmuchszyca obok posadzona. Cała masa szałwi. Cała masa. Jest różowa, jest fioletowa, jaka tylko. No i tutaj mamy jeszcze hortensję, ale hortensja to wiecie, dopiero za jakiś czas może tutaj zakwitnie. No to jest też rabata, którą tworzyłam jakoś w lecie w tym roku, więc nie oczekujmy od niej zbyt wiele. Coś tu prawdopodobnie się jeszcze pojawi. Ale na ten moment już coś tu się dzieje, więc nie jest tak pusto. Fajna ta budleja, tutaj myślę, że z tym cyprysem będzie całkiem nieźle wyglądała. Na dole będzie uzupełniała kolorem. No a on to pewnie spory sobie tutaj podrośnie, już jest wysoki. Ale jak widziałam u innych, te nastoletnie, to one potrafią być naprawdę wysokie. Mam takiego rozchodnika bordowego, który dopiero co będzie kwitł, dopiero tutaj zaczyna nieśmiało otwierać te swoje kwiaty i on mi się, zobaczcie, całkiem wyłożył. I tutaj w przypadku tego rozchodnika, jak i w przypadku tego, który rośnie na początku tam rabaty, ja zastosuję chyba w przyszłym roku to słynne cięcie Chelsea Chop, które polega na tym, że pod koniec maja czy na początku czerwca tniecie roślinę o 1/3 do połowy maksymalnie jej wysokości i wtedy ona rośnie niższa i ten pokrój jest ładniejszy. Więc chyba w przyszłym roku skuszę się na to cięcie, żeby one mi się właśnie tutaj szczególnie te nie pokładały, bo one mają też trudniej, rosną na skarpie, więc automatycznie też, wiecie, ten ciężar rośliny inaczej się rozkłada, a nie chce mi się ich wiązać, więc zobaczymy, jak to będzie. No i hosty, zobaczcie, hosty już jesienne barwy, ale fajnie to jeszcze cały czas wygląda.
Do podziału też są żurawki tutaj. I tu jest ten ostatni rozchodnik, który też w środku się trochę się wyłożył, ale coś tam wypuszcza. On ma jaśniejszy kolor. Jeszcze wrócę na chwilę do tej rabaty pod bramą i zobaczcie, o ile zachwalałam te rozchodniki, to razem z nimi były kupione też takie jasne, takie z wariegacją, które zupełnie u mnie nie wyglądają. Tu są dwie sztuki i one strasznie wybiły do góry, mało mają liści, jakieś są takie, nie za bardzo, więc ja myślę, że je stąd wykopię albo zostawię, ale połączę w jedną roślinę i też w przyszłym roku to cięcie koniecznie zastosuję, żeby lepiej wyglądały. No i z tej rabaty zakończę dzisiejszy odcinek. Dajcie znać, jak tam wasze wrześniowe rabaty, co teraz króluje. U mnie na przykład nie ma dalii, nie ma za bardzo astrów, bo mam tylko dwie malutkie kępki, ale nie pokazywałam wam, bo nie za bardzo ładnie wyglądają. Więc dajcie znać, czy macie, czy u was kwitną. I pochwalcie się jeszcze, co tam ciekawego macie w ogrodzie, co mogłabym ewentualnie jeszcze sobie dosadzić, żeby w tym momencie cieszyło oczy. Ja będę się brała też, tak jak mówię, za trawnik, za tę rabatę tutaj, także będę miała co robić na jesień. A dzisiaj dziękuję wam już za oglądanie. Pozdrawiam was i do następnego. Cześć!